Kilka dni temu otrzymaliśmy bardzo ciekawą wiadomość z Genewy, gdzie odbywa się szczyt, Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego, iż nasz projekt Polska Cyfrowa Równych Szans został nagrodzony główną nagrodą w kategorii projektów edukacyjnych na świecie. To jest projekt, który już prezentowaliśmy w Tarnowie, to jest projekt Polska Cyfrowa Równych Szans, realizowany wspólnie z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji. Projekt, którym w swoich głównych założeniach ma edukację pokolenia 50+, pokolenia również seniorów, wprowadzanie ich do świata internetu, świata komputerów, świata rozmaitych narzędzi teleinformatycznych, które nas otaczają. To jest projekt, który ma w Tarnowie swoją główną kwaterę, no, co nas niezwykłą dumą napawa. Jest to nagroda prestiżowa? To jest nagroda Światowej Unii Telekomunikacyjnej. To jest jedna z największych w naszej branży nagród na świecie. I nigdy jeszcze do tej pory żaden polski podmiot nie miał okazji jej uzyskać, ani też właściwie uczestniczyć w finałach takiego konkursu. A projekt dotyczy głównie osób starszych, czy osób 50+. I czy takie osoby faktycznie chętnie się do tego internetu zabierają? No właśnie podstawowym problemem tego projektu to jest znalezienie odpowiedniej metody korzystania z różnych dobrodziejstw metodycznych, z rozmaitych rozwiązań technologicznych po to, aby zachęcić ludzi 50+ w wejściu do internetu. I myślę, że te powody, dla których ta nagroda została przyznana, właśnie między innymi wynikają z szczegółowych rozwiązań w tym zakresie. My zaproponowaliśmy, aby odejść od takiej klasycznej metody uczenia formalnej nauki polegającej na usadzeniu osób w jakiejś klasie czy w jakimś pomieszczeniu wyposażonym w komputery, bo to, jak mówią badacze, psychologowie i socjologowie, kończy się zwykle wręcz zniechęceniem tych ludzi do działania. My chcemy przede wszystkim ludzi przekonywać, pokazywać im korzyści w różny sposób, w ich środowiskach, organizując spotkania, nawet takie przy kawie, w trakcie których osoby z tego samego środowiska mogą spokojnie sobie o tym porozmawiać z takim animatorem działań lokalnych, którego nazwaliśmy Latarnikiem Polski Cyfrowej. W tej chwili budujemy właśnie tak armię latarników w Polsce. Blisko 3000 takich osób, szkolimy ich po to, aby umieli przekonywać ludzi. Nie uczyć, bo to jest drugi krok w tym procesie. Pierwszy krok to jest przekonanie, pokazanie, że internet naprawdę może przydać się w życiu, w pracy czy w życiu osobistym. No chyba udaje się przekonywać ludzi coraz częściej. Z tego powodu też taka nagroda. Myślę, że w Polsce mamy bardzo dużo dowodów, że mieszkańcy miast chętnie korzystają z internetu, chętnie wchodzą w internet. My uważamy, że trzeba też podobne działania podjąć w stosunku do mieszkańców mniejszych ośrodków, mniejszych miejscowości, a nawet wsi takich, w których to będzie pewnie bardzo trudne. Ale poziom, myślę, energii, jaka tkwi dzisiaj w szkolonych przez nas latarnikach, wskazuje na to, że to się może udać. Dziękuję bardzo.